Wy walczycie dopiero jutro, jednak przyszłyście tutaj już dzisiaj. Wynika to z tego, że chcecie wesprzeć wasze koleżanki i kolegów? Tak, uważam, doping jest bardzo ważną częścią naszego sportu, ponieważ wszyscy jesteśmy jedną drużyną z Polski, mamy jakby dresy z Polski i jednak musimy ich jako tako wspierać. Nie będziemy długo na tej hali, bo nie możemy tak być przed naszym startem, żeby się nie stresować, ale jak najbardziej chwilkę można poświęcić dla nich. Tak, na obozach jesteśmy teraz cały czas razem, także wspieramy siebie nawzajem, motywując różnymi ciepłymi słowami i tak dalej, więc zawsze osoby walczące na macie czują się pewnie, jeżeli słyszą jakiś doping, słyszą, widzą nas przede wszystkim. Jak wyglądają wasze treningi bezpośrednio przed zawodami? Bezpośrednio przed zawodami to już jest trochę tak luźniej, 2 treningi dziennie, aczkolwiek przed mieliśmy taki obóz w Giżycku przed tym startem. I był przygotowujący tak siłowo, wytrzymałościowo i zdarzało się nawet 4 treningi dziennie. Teraz już 2 treningi dziennie, tak jest bardziej luźniej. Taka atmosfera bardziej zabawy, staramy się tak technicznie bardziej, tak na luzie. Fajne jest to, że trener rozumie indywidualne potrzeby zawodników i zostawia dowolności co do końcowych robionych treningów, na przykład w czwartek przed wyjazdem trening był dowolny, mogliśmy przyjść lub nie, bo każdy klub przygotowuje się inaczej przed zawodami i różni zawodnicy są różnie przyzwyczajeni do obciążeń przedtreningowych. Niektórzy lubią zrobić sobie szybkość, zmęczyć się, a niektórzy wręcz przeciwnie, lubią się porozciągać i troszkę pobiegać, więc fajnie, że trener to rozumie i jest bardzo zrozumiały z tego powodu i nie naciska na nas, że musimy zrobić taki trening, jaki on chce, nie? Tak, jest po prostu, zwraca uwagę na każdego indywidualnie, nie ma takiego czegoś jak drużyna jedna i wszyscy tak samo, tylko jest indywidualnie. Ty potrzebujesz więcej, masz dłuższy trening. Tak. Ty potrzebujesz mniej, jak chcesz. Czujesz się zmęczony, odpuszczamy. Tak. To jest super. Że nie naciska na nas w ogóle właśnie w takich sytuacjach przed zawodami, nie? Bo ale jednak na tych jednak przygotowawczych obozach to jest inna sprawa. Wtedy jest rygor, jest przycisk. Trzeba mocno trenować. Tak. Żeby robić wyniki, no trzeba trenować, trzeba. A jak wygląda wasze przygotowanie mentalne przed jutrem? Myślę, że dzisiaj jak wrócimy teraz do pokoju, zjemy obiadek na sali, wrócimy do pokoju, to jakiś można film obejrzeć motywujący, czy jakieś filmiki, niektórzy lubią się przespać. Po prostu nie siedzieć na sali, bo to męczy strasznie. No wiadomo, że jest stres, ale trzeba sobie jakoś z tym poradzić, ale już tyle zawodów było za nami i przed nami jeszcze będzie, że już każdy wie, że na przykład ja lubię sobie pospacerować i w ogóle albo zająć się wszystkim, żeby tylko o tym nie myśleć, no i a niektórzy wręcz przeciwnie, lubią oglądać zawodniczki, lubią o tym myśleć i się jakby mentalnie to przygotować, że to jest, każdy inaczej to robi, nie? No i przede wszystkim koleżanka z pokoju zawsze wspiera drugą osobę, tak. Motywuje albo demotywuje, nie daje spać albo daje spać, więc tak. Jest różnie. To kwestia po prostu już tyle lat razem wszyscy są, że już każdy wie, jak reaguje. Tak, znamy. Ja, dobra, ja nie lubię podchodzę. Rozmawiać o zawodach, strasznie nie lubię, więc nie wiedzą, żeby o tym ze mną nie rozmawiać, tylko po prostu idziemy na zakupy i jest fajnie, nie? A niektórzy wręcz przeciwnie, lubią pooglądać zawodniczki, lubią o nim cały czas o nim rozmawiać i im to pomaga, nie? Ważne, żeby rozumieć potrzeby drugiej osoby, nie? Czego jak do tej pory nauczyłyście się dzięki judo, co wykorzystujecie w normalnym życiu? Przede wszystkim takiego spokoju, zastanowienia się nad wszystkim, takiej... No od dziecka judo też nas uczy takiej dyscypliny, że potrafimy się zachować w każdej sytuacji. A mnie nauczyło jakby... Bo jestem jedynaczką, jakoś takie judo i wszystkie te obozy nauczyły mnie jakiegoś takiego życia w grupie takiego, nie? Że jeden jest taki i tego nie zmienisz i trzeba się jakby przyzwyczajać do ludzi, a nie jakoś tak mieć do nich pretensje o wszystko. Trzeba wszystkich tolerować. Tak, trzeba wszystkich tolerować. No, logiczne, że nie wszystkich się lubi, nie? Teraz ale... mamy fajną ekipę, fajna grupa juniorów, tak wszyscy się wspieramy. Jest nas mało, na obozach tam po 9 osób, 9 juniorek, 9 juniorów. Około 10 właśnie, razem jest około 20. No. I naprawdę jest super grupa, czy zawsze można wieczorem iść sobie gdzieś na jakieś jedzenie, dodatkowo usiąść, czy razem usiąść w pokoju, coś pograć. Tak fajnie, naprawdę, fajna ekipa. Właśnie zrozumieć tego drugiego człowieka i tak się przyzwyczaja się już do tych ludzi po jakimś czasie, nie? Bo jednak jak już trzeci rok jesteśmy wszyscy razem, nie, to później już cały czas się jest i jest spoko, nie? Ale judo dużo uczy, bardzo dużo. No. Dlatego jest mega polecanym sportem. Dla dzieci, bo rozwija strasznie i umysłowo uczy dyscypliny, takiej odwagi daje, bo też dużo nas nauczyło odwagi i takiego dystansu do wszystkiego. Jutro wasz ważny dzień, trzymamy kciuki i powodzenia. Dziękujemy bardzo.